Ja jestem Polką, ale główna siedziba mojego studia jest w Mediolanie. Zawsze poszukuję takich powiązań polsko-włoskich, to mnie bardzo fascynuje. Tak naprawdę w Polsce, mówiąc o polskim designie, mamy niewiele przykładów, gdzie widać nawiązanie do tradycji. Poszukuję tej tradycji. Chciałam wykorzystywać to, co jest wypracowane przez stulecia, bo to jest moim zdaniem jeden z nielicznych, o ile nie jedyny w ogóle przykład, gdzie ta tradycja jest zachowana. Wydawało się to takie z jednej strony fascynujące, a z drugiej strony niesamowicie proste, że za pomocą takiej prostej metody nanoszenia tej dekoracji właśnie uzyskuje się takie niesamowite wzory. I to też jest wyjątkowość, właśnie ten stempel. Tradycji wieloletniej jak manufaktura w Bolesławcu i też nie ma tego rodzaju produkcji, gdzie ważna jest tak bardzo ta manualność. Chciałam, żeby kolekcja Renesans była kolekcją, która ma bardzo bogatą gamę wzorów różnych. Są tak dopracowane, że klient może wybrać sobie jeden z tych wzorów i oczywiście mieć cały serwis z tym samym wzorem, ale może sobie wybrać różne wzory i tak czy tak będzie to budowało harmonijną kolekcję. Wierzy, że nie wystarczy dobre zaplecze techniczne czy wspaniałe współczesne technologie, ale trzeba inwestować w to drugie 50% i to jest właśnie design. Stąd moje zainteresowanie właśnie manufakturą i ich produktami już z punktu widzenia osoby, która wybiera najciekawsze przykłady polskiego projektowania.